Być albo nie być. Oto jest pytanie. Być albo nie być. Sceptykiem Design Thinking. To jest to, co będę chciał Wam przekazać w tej prezentacji. Moje podejście do tematu Design Thinking i tego, dlaczego uważam, że warto być w ogóle sceptycznym, ale także w tym konkretnym temacie. Będę chciał Wam powiedzieć to od strony bardziej merytorycznej, ale zanim to historia, a zanim historia, to pytanie do Was. Kto z nas i z Was na sali zna tą scenę, gdzie Hamlet stoi sam na scenie, trzyma czaszkę i wygłasza swój monolog? Znacie tą scenę? Tak, widzę, że potakujecie głowami. No ja też ją znam, można powiedzieć, że ją odegrałem trochę i myślałem, że ją znam. Dlaczego? Ponieważ swego czasu poszedłem w warszawskim teatrze właśnie na sztukę Hamlet i siedzę sobie na tym Hamlecie, no i w pewnym momencie przychodzi do tej sceny, gdzie Hamlet stoi na scenie i wygłasza swój monolog. Być albo nie być, o to jest pytanie i tak dalej. No ale patrzę, coś mi się nie zgadza. Nie ma czaszki. Więc myślę sobie, okej, dobra, może coś mi się pomyliło, może ten monolog jest dwa razy wygłaszany i to będzie gdzieś później. No więc siedzę, czekam. W pewnym momencie pojawia się taka scena, gdzie Hamlet rzeczywiście trzyma czaszkę, ale no, nie wygłasza tego monologu. I coś mi się tutaj nie zgrywa. Problem jest taki, że w pewnym momencie siedzę na tym spektaklu i czekam na tą jedną scenę. Czekam, aż będzie ta czaszka i ten monolog, no bo przecież musi być, przecież to wszyscy znamy. Myślę sobie, co ci aktorzy ocipieli? Przecież nie można zmieniać takiej sztuki. No więc czekam, spektakl się kończy. A ja czekam, jak na scenę po wszystkich napisach w Marvelu. No i się nie pojawia. No więc pytanie, co się stało? A że jestem osobą, która lubi wiedzieć, co się dzieje, no to pierwsze, co zrobiłem, jadąc metrem z powrotem do siebie, do domu, to jest sprawdziłem, o co kaman z tą sceną. No być albo nie być? Bez czaszki? No come on. I co się okazało, moi drodzy? Rzeczywiście jest scena, gdzie Hamlet wygłasza swój monolog, ale jest druga scena, gdzie trzyma czaszkę. I doszło do tak zwanej kontaminacji. Piękne słowo, jeżeli chcecie wynieść świetne słowo z tej konferencji, to nie jest ostatnie. Kontaminacja polega w dużym skrócie na tym, że mamy jedną scenę, drugą scenę, one się łączą i gdzieś w naszej percepcji zostają jako jedna. Okazuje się, że nie tylko ja tak mam, są też inni ludzie. Moja dziewczyna też była zdziwiona, kiedy tam siedzieliśmy, tak mówię do niej, no ale to będzie ta czaszka? Ona mówi, no ja też nie wiem. Więc nie byłem sam. Zgaduję, że na tej scenie było więcej ludzi, którzy taką kontaminację w głowie mieli i na to czekali. Może wśród was są takie osoby, ale oczywiście nie. Wszyscy wiemy, że to tak, to są dwie osobne sceny, prawda? No więc teraz pytanie. Co ma Hamlet i ta scena do design thinking? I co to wszystkim jest ten sceptycyzm? O co chodzi? No więc chodzi o to, moi drodzy, że ja mam takie wrażenie, kiedy pracuję z design thinking i rozmawiam z firmami, ale też z innymi moderatorami, że dochodzi do takiej kontaminacji w design thinking, gdzie bardzo wiele rzeczy zlewa się z sobą i już nie do końca wiadomo, o co chodzi. Mam wrażenie, że bardzo często firmy, prosząc o design thinking, myślą o service designie albo o w ogóle jakimś innym podejściu, jak sprinty googlowskie. Lub po prostu chodzi im o odświeżenie UX-u strony. No i coś, co ja się bardzo tutaj zgadzam, to jest z takiego wystąpienia pani Nataszy Yen, która mówiła, że design thinking is a bullshit. Nie zgadzam się, że design thinking is a bullshit, ale zgadzam się, że ten slajd bardzo fajnie coś pokazuje. Ponieważ jeżeli chcecie znaleźć definicję design thinking, to każdy ma jakąś. Oczywiście możemy cytować Tima Browna, braci Kelly oraz innych wielkich innowatorów, no ale prawda jest taka, że design thinking jest na temat no, wielu rzeczy. Wiele rzeczy próbuje się wrzucić w design thinking. Możemy sobie powiedzieć o kolejnym efekcie, tak zwanym efekcie Krugera-Dunninga po polsku, a po angielsku Dunning-Kruger effect. No i nie wiem, czy kojarzycie, ale to jest taki efekt, że nam się wydaje, jak mało wiemy, że jesteśmy ekspertami. A z kolei ekspertom się wydaje, że no ja nie znam się na niczym tak dobrze, w sumie ta super wiedza, którą posiadam, to wszyscy to wiedzą. No i w skrócie dla Was przedstawiłem, że to się przedstawia właśnie tak, że z jednej strony mamy jakieś poczucie posiadanej kompetencji, czyli jak nam się wydaje, a na dole mamy realnie posiadane kompetencje, czyli rzeczywistość.
Można to zbadać prosto, jak weźmiecie, zrobicie jakikolwiek test, test wiedzy, cokolwiek, no to zapytajcie ludzi, jak czują im poszło, a jak im rzeczywiście poszło i będzie podobnie. Co ciekawe, na początku nie wiemy nic, więc też nie czujemy, że za wiele wiemy. Potem jest taki ogromny skok i my to ładnie w psychologii nazywamy Mount Stupid, czyli szczyt głupoty. I o co chodzi? Chodzi o to, że osoba, która bardzo mało wie, właściwie się nie zna, ledwo liznęła tematyki, wydaje jej się, że już pozjadała wszystkie rozumy, tak się mówi ładnie. Potem, kiedy ta osoba zderza się już z większą wiedzą, okazuje się, że to wszystko spada. Nagle, kurde, nie, to o Jezu, przepraszam, że to myślałem, że już rozumiem temat, tu jest jeszcze tyle. I się okazuje, wiem, że nic nie wiem. No ale dobrze, wiem, że nic nie wiem, no to idźmy dalej. Uczę się o tym. Chodzę na szkolenia, warsztaty, konferencje, rozszerzam swoje perspektywy. No i okazuje się, że ta wiedza mi trochę wzrasta i wzrasta. I mamy tutaj taki efekt, kiedy już jesteście ogarnięci w temacie, ale teraz wydaje wam się właśnie to, że oni to wszyscy wiedzą. To jest oczywiste. Rozmawialiśmy dzisiaj właśnie o tym, że czasami te rzeczy, które my dajemy biznesowi, są takie basici, nie? Słuchaj klienta, jaka to jest wielka filozofia. Już nawet ta jedna wskazówka dla niektórych biznesów to jest ogromny wzrost realizowalności wskaźników. Serio, sam fakt, że posłuchają. Tam nie ma żadnych technik, metodyk. Po prostu zapytajcie klientów, co oni chcą. Oni pytają, wdrażają, często działa. Tak? To jest proste, tu nie ma wielkiej filozofii. No i dalej wam to już trochę spada, ten wzrost wiedzy, ale już czujecie mniej więcej realnie, jakie macie kompetencje. To już nie jest tak, że wam się wydaje, że pozjadaliście wszystkie rozumy, ale też nie myślicie, że nie wiecie nic.